Jesteśmy po meczu Polonii z SSR-em Starowice Donet, 29. kolejka Bank Spółdzielczy w Leśnicy 4. Ligi Opolskiej. A ze mną przed kamerą jest zawodnik SSR Starowice, Arkadiusz Kluder. Witam serdecznie. Arek, przegrywacie 3-0. Taka twoja krótka ocena tego spotkania. Na pewno przyjechaliśmy do Lisy, wiedząc, że to nie będzie łatwy mecz. Zespół z Lisy jest bardzo dobrze prowadzony przez trenera Tomasza Raka. Grają tam dobrzy zawodnicy. Byliśmy przygotowani na to, że naprawdę trzeba będzie tutaj zostawić sporo zdrowia. Co pokazały pierwsze minuty? Lisa jakby narzuciła nam troszeczkę swój styl gry. Nie umieliśmy się odnaleźć przez najbliższe 15-20 minut. Później zaczęło coś tam łączyć, ale jednak bramka pod koniec pierwszej połowy wróciła na skrzydła. Odnośnie drugiej połowy gra już z naszej strony na pewno wyglądała lepiej. Ale no niestety są takie dni, że człowiek nie ma wpływu jakby na to, co się dzieje. Dzisiaj zespół był o wiele lepiej przygotowany od nas na ten dzisiejszy mecz. Także nic tylko chłopakom pogratulować i my mamy kolejny mecz w sobotę z Spartą. Tak, na pewno bierzemy się do roboty w piątek i walczymy dalej. Tak? Wydaje się, że w 39 minucie opuściłeś boisko z kontuzją. Co takiego się stało? Odnowił mi się uraz z graczy. Był ból w kolanie. Stwierdziłem, że nie warto ryzykować i też nie jestem w stanie teraz na ten moment dać 100% dla drużyny w tym meczu i zgłosiłem to rozumiane. A to jest uraz, który Cię wykluczy na dłuższy okres, czy na sobotę ze Spartą będzie? Mam nadzieję, że nie. Wszystko okaże się tak na sprawę jutro, także zobaczymy. Dobrze, tak więc nic innego mi nie pozostaje, jak życzyć Wam powodzenia w następnym spotkaniu. Następnym przed kamerą był Arkadiusz Kluder, zawodnik AZS Starowice. Dziękuję bardzo.